Creed 3 powraca, Michael B. Jordan stwierdził jak najbardziej, Adonis musi powrócić, musi powrócić Sylvester Stallone jako Rocky. No i nie. Nie, dziękuję bardzo. Sylvester Stallone po tym, gdy no, pokłócił się z Irwinem Winklerem, czyli z producentem, z facetem, który ma prawa do Rockiego, powiedział nie, dziękuję bardzo, oddałem się namówić na jedynkę, na dwójkę, jeszcze jakoś poleciało, tutaj mnie nie będzie i bardzo krytykuję tenże film. Fabuły nie będę omawiał, bo akurat widzisz, jest zwiastun w tle, ale można się łatwo domyśleć. Zresztą fabuła jest bardzo łatwa do ogarnięcia, prosta, także nie ma najmniejszego problemu z tym zrobieniem. Może powiem tak, postać Adonisa. No w tym momencie to już jest trzeci film, w którym się młody Creed pojawia. Według mnie do tej pory już powinienem mieć wyrobione zdanie na jego temat. Lubię go, rzeczywiście jest fajny, super świetny, albo nie, nienawidzę go, nie interesuje mnie. I w tym filmie mam wielki problem, bo postać Creeda, czy Michael B. Jordan wcielając się w tę postać, nie jestem w stanie go polubić. To znaczy, może nie, że nie mogę z nim sympatyzować, że super, w ogóle jest mi on totalnie obojętny. Tak zastanawiam się, czy on czuje tę postać, no bo to jest jego debiut reżyserski, już 3 lata temu było powiedziane, okej, to będzie jego debiut reżyserski, on będzie odpowiedzialny za ten film, nie tylko jako producent przy okazji drugiej części, ale tutaj jako reżyser i wydaje mi się, że mógł wziąć zbyt wiele na siebie, bo jego Adonis jest, okej, no tutaj masz rzeczywiście, są te problemy z dzieciństwa, są problemy rodzinne, to wszystko się pojawia, ale tak jakoś oglądamy i jest na zasadzie, no dobra, stary, w porządku, ale mnie to nie interesuje, ty w ogóle mnie nie przekonujesz, nie jestem jakoś zainteresowany, czy tobie się uda, czy nie, natomiast dostajemy, chciałem powiedzieć Kanga. Ale Damiena, czyli Jonathan Majors w tejże roli i on kradnie cały film. Naprawdę, on jest, no, jest antagonistą tego filmu, jest złolem i mnie dużo bardziej interesuje jego historia, no bo wiadomo oczywiście, że dostajemy to, co było kilka lat wcześniej i potem mamy czasy nam współczesne. Dużo bardziej wierzę, dużo bardziej ufam właśnie Deminowi. Interesuje mnie jego historia dosyć konkretnie i tak zastanawiałem się, czym to jest spowodowane, bo przecież Michael B. Jordan ma dużo większe doświadczenie aktorskie. Sprawdzałem specjalnie, to Jonathan Majors, no dopiero 5 lat temu, bo w 2017 film był kręcony w 2022, zaczął występować w filmach. Ja wiem, że on miał swój debiut w 2010, ale to potem przez 7 lat się nic nie działo. Zastanawiam się, jak to jest, że jest kolejny film i on kradnie całą, no, cały obraz dla siebie i to rzeczywiście pokazuje, że facet ma charyzmę, facet jest dobry. Ja mu wierzę, naprawdę, to co on... Jest kilka scen na początku, kiedy on nic nie mówi, niemalże nic nie mówi, tylko po prostu jest i ja się go boję. On rzeczywiście jest przerażający, to chyba rzeczywiście tą drogą powinien podążyć, no bo rzeczywiście, jak tak popatrzymy na korelację pomiędzy Rockiem, no to tutaj można by powiedzieć, okej, to jest trzeci Rocky, powiedzmy, czyli Sylvester Stallone kontra Machuga Lang, czyli Mr. T, jakoś tak to rzeczywiście można było, powiedzmy, zrobić, ogarnąć. Tu korelacja jest najbardziej wielka, duża, ogromna, potworna. I tak się zastanawiałem, czy czasem rzeczywiście Michael B. Jordan nie przekombinował, nie wziął zbyt wiele na siebie. Może gdyby skupił się tylko i wyłącznie na aktorstwie, byłoby w porządku, bo fabuła jest... Okej, dobra, to nie jest dramat psychologiczny, to nie jest nie wiadomo jakie kino zagmatwane, gdzie będziemy mieli takie, ale tu powinno chodzić głównie oczywiście o boks, który jest bardzo dobrze pokazany, o tym będzie za chwilę, ale też nie tylko i wyłącznie sport, musi też być aspekt oczywiście ludzki, ale wydaje mi się, że jako reżyser Jordan się nie sprawdził do tego stopnia, że kilka scen, film jest bardzo przewidywalny i nawet nie wiem, czy to jest celowy, no myślę, że mam nadzieję, że to jest celowy zabieg, że kilka scen mamy, jeżeli jesteś uważnym widzem, uważną widzką, to rozwiązanie sceny, informacja, to co zdarzy się za 30 sekund, możesz sobie wypatrzyć gdzieś tam na drugim planie, możesz gdzieś tam powiedzmy sobie jakiś to sposób ogarnąć, zanim nasz Adonis to ogarnie, zanim inne osoby powiedzą mu, stary, zobacz co jest grane, zobacz co się dzieje. Jeżeli chodzi o warstwę fabularną, film jest prosty, boks... Chciałbym powiedzieć, że dużo, no ale czasami tego boksu jest jak na lekarstwo, no bo nie my mamy tę jego siłownię, czy tam salę gimnastyczną, jak zwał, tak zwał. Mamy oczywiście, no bo nie mogło być inaczej, walkę finałową, gdzie Adonis walczy z Damianem, no ale to jakś tak wszystko jest, chciałbym, żeby bardziej skupiał się na boksie, bardziej na tych relacjach, no chociaż z drugiej strony, stary, no to co tu mówisz, to już jest 9. część,
szeroko pojętego cyklu o Rockim. No i mimo, że Rockiego co nie ma, ale dokładnie wiesz, jak to wygląda. Więc wydaje mi się, że fabularnie i reżysersko Michael B. Jordan się nie spisał. Można go pewnie porównać do Idrisa Ebdy. Też niby dobry aktor, ale niestety nie ma na tyle charyzmy, żeby sam pociągnąć film. I to jest kolejna produkcja, chociażby co najwyżej średnio przyjętej fantastycznej czwórce, gdzie Michael B. Jordan zawodzi. Jeżeli chodzi o aspekt techniczny, to muszę przyznać, że bardzo podoba mi się, jak rozwiązany został walka finałowa, walka, że tak powiem, no, kulminacja filmu. Sam zresztą Michael B. Jordan powiedział, że jest wielkim fanem anime, więc w pewien sposób to zastosował. I to jest, wizualnie jest piękne, naprawdę. No, ktoś może powiedzieć, ale to jest łopatologicznie zrobione, to co tam on po prostu pokazuje. Tak, no to jest wyłożenie kawy na ławę, tak, proszę bardzo, A, B, C i tak dalej, i tak dalej. No ale nie można zaprzeczyć temu, że to wygląda rzeczywiście bardzo ładnie. Nie będę mówił, o co chodzi, obejrzysz film, będziesz wiedzieć, jak to się ma do wszystkiego, więc ten aspekt jest dobry. Przełożył kilka rzeczy, które jemu się podobały i wrzucił je do filmu. No oczywiście nawiązań mamy mnóstwo do serii Rockiego, no bo nie może być inaczej, prawda? Pojawia się, właściwie nie wiem po co, ale tym bardziej, że jak już mówiłem, przecież Sylwestra Stallone nie występuje, nawet nie ma go wspomnianego. No, powiedzmy, Damien mówi, oh, you should be punchy, a wiadomo, że w Rocky Balboa bodajże taki miał pseudonim Rocky, czyli Punchy. No, jeżeli to jest nawiązanie, oprócz tego nic, nie ma, rzeczywiście nie ma wspomnianego Rockiego, nie wiemy, co się z nim dzieje, nie wiemy, czy sobie trenuje, czy wyjechał na Hawaje, czy pojechał do Polski. Nic na ten temat nie wiemy. No i domyślam się, że skoro problem, jaki wyniknął pomiędzy Sylwestrem a Winklerem, nie rozwiąże się, nie będzie go w kolejnych częściach, tym bardziej, że jest planowany dodatkowy tak zwany spin-off, czyli o Iwanie Drago, tak, w tym momencie mamy nurt główny, czyli Rocky, tutaj jest Creed, miał być teraz o Drago, zobaczymy, jak to się potoczy, bo Dolph Lundgren, wielki przyjaciel Sylwestra Stallone, powiedział, nie, bez Sylwka, bez jego, że tak powiem, pieczęci, ja nic nie będę robił. Jeszcze wracając do warstwy wizualnej, no czy oczywiście jak to wygląda. Michael B. Jordan, mówiłem, że ta scena walki jest dosyć łopatologicznie zrobiona, ale poszedł chyba też po najmniejszej linii oporu, jeżeli popatrzysz na kolory, jakimi się posługuje przez film. Bo nawet tutaj była w tym momencie scena, czyli standardowo biały, dobry kolor, zły kolor, czarny. No i to jeżeli popatrzysz, jakie stroje noszą główni bohaterowie i w pewnym momencie, no to widać, wszystko to widać. To jest podświadome, ale czy ja chcę takiego filmu, który łopatologicznie mi wykłada to i to. No niekoniecznie, bo my to już znamy. Jak już mówiłem, to jest dziewiąty film z uniwersum Rockiego. Niekoniecznie wszystkie są dobre, niekoniecznie wszystkie są złe. Wiadomo, pojawiły się ciekawe produkcje i pojawiły się produkcje beznadziejne. Rocky 5 to przecież nie jest bardzo dobry film, tego nie będziemy w ogóle ukrywać. Ale czy ten film dał mi coś, czego bym oczekiwał? Czy dał mi coś, czego jeszcze do tej pory w tej serii nie widziałem? No nie, niespecjalnie. Ktoś może na przykład powiedzieć, patrz, ale dostaliśmy głuchonią aktorkę i ona nie tylko grała, ale rzeczywiście jest głuchoniema. Super, rewelacja, nie można wykluczać ludzi, bo dostaliśmy, powiedzmy, inne spojrzenie. Tam mieliśmy Sylwka Stalowego i patrzyliśmy na niego, tutaj mamy Michaela B. Jordana, całkowicie inne, no można by powiedzieć, inne środowisko, tak, tam Filadelfia, ubóstwo i tak dalej, no może takich korelacji albo przeciwieństw znajdować by całe mnóstwo, ale czy to jest film, który ja rzeczywiście mógłbym powiedzieć, ach, tak, podobał mi się, no, nieważne, ja już widziałem 40 tysięcy razy walkę Rockiego z Drago i sobie jeszcze włączę po raz wtóry czwartą część Rockiego, bo mi się ten film podobał i tak dalej, i tak dalej. No nie, ja akurat po obejrzeniu tego filmu stwierdziłem, dobrze, no obejrzałem, i w porządku. Gdybym go nie obejrzał, też by się nic nie stało. Nie jest to żadna taka produkcja, która, stwierdzam, jak najbardziej trzeba obejrzeć po raz wtóry. Śmiem nawet twierdzić, że przy okazji Oscarów 2024, bo film miał dopiero premierę swoją teraz, zostanie pominięty. Nie będzie go w ogóle branego pod uwagę. No bo nie jest to film, który chcemy oglądać, który nas bardzo interesuje, który porusza do żywego. Przy okazji filmów z Rockiem była piosenka Eye of the Tiger. Oko tygrysa. Tutaj ten tygrys jest ślepy.
Naprawdę, nie wygląda to super dobrze, nie wygląda to ciekawie. Film, który możemy obejrzeć, dlatego, no, powiedzmy, może być. Jak dla mnie ten film może być. Jeżeli jesteś fanką, fanem Rockiego, możesz obejrzeć, tylko mówię, Rockiego nie ma w ogóle. Nawet się nie pojawia ani przez pół sekundy, ale jeżeli lubisz filmy o boksie, możesz obejrzeć. Okej, okay, zrobiony, zrealizowany w miarę sensownie, łopatologicznie, prosto, ale sensownie. Te rzeczywiście walki bokserskie są pokazane w dosyć ciekawy sposób, a ciężko, no bo już rzeczywiście tych filmów mieliśmy całe mnóstwo, już abstrahując tylko oczywiście od Rockiego, ale jeszcze był i Wściekły Byk, oczywiście Million Dollar Baby, Clinta Eastwooda, bokser z Danielem Day-Lewisem i tak dalej, oczywiście tych filmów było sportowych całe mnóstwo, więc jest to film, który możesz obejrzeć, okej, okay, niekoniecznie. To już zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Jeżeli może jesteś fanem Michaela B. Jordana i chcesz sprawdzić, zobaczymy, co on tam rzeczywiście pokazał. Ja w tym momencie staję się coraz większym fanem Jonathana Majorsa. Widziałem go w Ant-Manie i Osie, gdzie skradł cały film. Widziałem go tutaj, gdzie ponowił to samo. I jeżeli jego kariera tak się będzie rozwijała, to naprawdę rośnie nam kolejny Franciszek Pieczka, Dustin Hoffman, Alain Delon, jak zwał, tak zwał, nie ma znaczenia, bo według mnie facet ma niesamowity potencjał, może to wyglądać bardzo dobrze i życzę mu tylko i wyłącznie jak najlepiej. A Michael B. Jordan, to po prostu kolejny film, kolejny projekt odhaczony, dziękuję bardzo, nie zrobił super roboty, zrobił dobrą robotę, czy film się zwróci? To się okaże, ale według mnie Creed 3 to jest koniec serii 4, no a raczej nieprędko powstanie. A jeżeli chcesz oglądać więcej takich recenzji, chcesz wspomóc, aby ten kanał rósł, może masz ochotę na takie recenzje przedpremierowo, zapraszam do wspierania, czy to przez Patronite, albo przez YouTube'a. Będzie mi niezmiernie miło.